Wydawnictwo Vaneko i taka jednotomóweczka, niesamowite opowieści pana Shiranui. Ogółem tutaj się zastanawiam, jaki tytuł naprawdę ma ten komiks, ta manga, ponieważ chociażby na portalu Gildia można znaleźć po prostu pod tytułem Shiranui Kitan Roku, czyli domyślam się, że to jest nazwa japońska, oryginalna, natomiast niesamowite opowieści pana Shiranui to jest po prostu polski odpowiednik. W każdym razie, za scenariusz i rysunki odpowiedzialna jest Kaorui Inai i ogółem te komiksy pierwotnie ukazywały się, to jest zbiór publikacji z Hana to Yume Online, ale ostatnia historyjka została stworzona tylko z myślą właśnie o wydaniu tomikowym, także ci z was, którzy śledzili po japońsku online serię, no to żeby dowiedzieć się, jaka jest ostatnia historia, to musicie wziąć album z wydawnictwa Vaneko do ręki, a to jest tomik krótki, on tam ma paręset stron tylko, 150 parę. I jest tutaj parę historii i to są krótkie historie o tematyce grozy, horrory. I tutaj muszę od razu powiedzieć, że Kaoru Inai jest mistrzynią krótkich opowieści, autentycznie. To są takie typowe azjatyckie horrory. Mało tu jest rozlewu krwi, ale wszystkie, cała ta tajemniczość, no właśnie, cała ta groza wynika z pewnej tajemniczości, z pewnych niedopomówień. Ona kończy historię w momencie, kiedy tak naprawdę ta historia się powinna dopiero zaczynać. I to jest niesamowite, że my, czytelnicy, dorabiamy sobie wyobraźni, o kurczę, co też takiego się stało, co się stało z bohaterką danej historii albo bohaterem danej historii, co też tam takiego się zdarzyło. Także to jest takie, wiecie, operowanie na tajemnicy. To jest niesamowite i to jest powiew świeżości. Jeśli jesteście miłośnikami horrorów, ale nigdy nie mieliście styczności z pozycjami azjatyckimi, czy to z filmami, ale myślę, że każdy z was słyszał o filmie ten Ring albo Shutter, ale jestem przekonany, że sięgając po horrory azjatyckie, to będzie dla was coś nowego. Oni tam zupełnie inaczej budują historię. Właśnie to jest wszystko wokół takiej tajemnicy, wokół niedopowiedzeń. Nie ma za dużo z tym przemocy, ale cały czas ta świadomość, że gdzieś coś tam jest w tym ciemnym kącie, powoduje, że pojawiają się dreszcze podczas nawet lektury komiksu. I tutaj muszę przyznać, że mnóstwo takich dobrych zagrań ma autorka, że kiedy na przykład ma się pojawić coś, co ma nas wgnieść w fotel, jeśli czytamy oczywiście siedząc w fotelu, to na to dorobi dopiero na kolejnej stronie, także mamy koniec jakiejś kwestii, obracamy kartkę i nagle wita nas na nowej stronie kadr, który po prostu jest szokujący i to jest taki kulminacyjny moment w historii, także kompozycyjnie bardzo dobrze przygotowane są te historie. Jeśli chodzi o już takie techniczne sprawy, to zwróćcie uwagę też na to, w jaki sposób jest to wszystko przetłumaczone i w jaki sposób, jakie są dobrane czcionki do kwestii niektórych bohaterów. Jest jedna historia, mikrospoiler, że dotyczy osoby, która cały czas jest zamknięta w piwnicy przez całe życie i ta osoba pisze pamiętnik i to jest też ciekawe, że no przecież taka osoba nie chodziła do szkoły. Jeśli umie pisać, to w języku polskim oczywiście jest mnóstwo pułapek ortograficznych i tutaj ta osoba nie zna się na poprawnej polszczyźnie, chociaż akcja oczywiście dzieje się w Japonii, ale chodzi o tłumaczenie, więc pisze z błędami. Taki drobiazg, ale trzeba przyznać, że pod tym względem nawet takie szczegóły tutaj są w tym albumiku dopracowane. Ten bohater, Shiranui, to jest ogółem kawał skurczybyka tak naprawdę. Koleś ogółem ma taką rolę, że chodzi sobie po Japonii, na to wychodzi, spotyka różnych ludzi, opowiada im jakieś historie. Ale najgorsze jest z nim to, że on spotyka takich ludzi, których dane historie dotyczą w jakimś stopniu. Że oni sobie normalnie wiodą spokojne życie, nie są świadomi. Przychodzi właśnie ten pan, mówi, ej słuchaj, opowiem ci historię. Jest sobie jakiś taki potwór, który ogółem widzą tylko dzieci, a na starość ludzie zapominają o nim i w ogóle, i nagle ta osoba sobie tak myśli, kurczę, chyba w dzieciństwie widziałam takiego stworka i coś sobie zaczyna przypominać, nagle i się zaczyna cała ta historia. Rozumiecie, o co chodzi, że koleś wprawdzie nic nie robi, on tylko opowiada historię, niby przypadkowym osobom, ale za każdym razem ta historia w jakiś sposób łączy się z tą osobą, która usłyszała właśnie opowieść tego pana Shiranui. Chciałbym jeszcze zwrócić waszą uwagę na bardzo pomysłową, niesamowicie klimatyczną historię o lalce.
wiem, temat lalek pewnie kojarzycie z różnych seriali, filmów i ogółem lalki, orety, te nieruchome paceneczki, to już więc jest wręcz śmiesznie. Jak kojarzycie, nie wiem, laleczkę Chucky, to takie motywy to już śmieszą, ale to muszę przyznać, że te lalki w tej krótkiej opowieści to naprawdę was tak zaintrygują, że będziecie chcieli więcej. Naprawdę niesamowity pomysł, bardzo dobry pomysł, świetny, tak naprawdę to mógłby być początek tak naprawdę jakiejś większej intrygi, większej historii, jakby na przykład ten scenariusz wziął Junji Ito, jest akurat też mistrz horroru z Kraju Kwitnącej Wiśni, to on robi po prostu takie globale i niesamowite też historie, które po prostu potrafi genialnie opowiadać, ale jakby on wziął ten pomysł, scenariusz o tych lalkach, o Rety, to byłaby gruba historia. No póki co, zwracam uwagę, zapamiętajcie, historia o lalkach. I kiedy będziecie mieli niesamowite opowieści pana Shiranui w ręce, jak będziecie czytać, to sobie przypomnijcie, że właśnie ta historia jest naprawdę bardzo ciekawa i ma świetny pomysł. Także podsumowując, tomik Shiranui Kitanroku albo niesamowite opowieści pana Shiranui to jest tomik dla miłośników horroru, krótkie historie, bardzo wkręcające. Bardzo mało tutaj jest jakiejkolwiek brutalności, ale dużo tajemnicy, dużo niedopowiedzeń. Naprawdę świetne pomysły, a autorka, czyli Kaoru Inai, jest mistrzynią krótkich opowieści. Ja szczerze mówiąc nie myślałem, że kiedyś spotkam właśnie takie dzieła. Zawsze mi się wydawało, że no wręcz to jest niemożliwe, żeby opowiedzieć dobrą historię grozy w parunastu stronach. Jak się okazuje, da się i to nawet bardzo, bardzo dobrze. Jest to oczywiście niezwykle trudne, ale się da. I jeśli chcielibyście zobaczyć, jak się da, no to zapraszam do wydawnictwa Vaneko.